jedna z największych obelg, jedna z największych zniesławień, jaka kiedykolwiek Polskę spotkała. To jest obciążenie Polaków napaścią na tak zwany dom żydowski w Kielcach 4 lipca 1946 roku. To był dzień, w którym może po raz pierwszy w historii znaleźliśmy się w rękach naszych oprawców, naszych okupantów, którzy wykonali pewną zbrodnię, tak zaplanowaną, żeby później nas o nią oskarżyć. 4 lipca 1946 roku zorganizowano w Kielcach tak zwany pogrom. Pogrom to znaczy bojówkę, w której ginęli Żydzi. Dokonano masakry. Masakry, w której na pewno uczestniczyli wojsko, na pewno uczestniczyło UB. Zbrodnia została w sposób wyrafinowany, zrealizowana i spełniona. Zatrzymajmy się najpierw nad tym, jacy to byli Żydzi. Otóż na czas tej bojówki, tego pogromu, 163 osoby były zakwaterowane w kamienicy przy ulicy Planty, Planty 7-9. Ten dom przy ulicy Planty był rodzajem getta. Tam nie było Żydów z Kielc, jak to przedstawiano. Jedynym takim prawdziwym i ważnym Żydem z Kielc był przewodniczący gminy Kachane. Seweryn Kachane, który był odpowiedzialny za tę wspólnotę w stosunku do władz administracyjnych miasta i województwa, właśnie był doktorem, nie wiem z jakich dziedziny nauki był doktorem, ale pochodził z Kresów Wschodnich, z Lwowa, prawdopodobnie z Lwowa. Był szefem Komitetu Żydowskiego Żydów, którzy mieli zamiar jechać do Izraela i organizować Żydów wracających z Rosji. Ci Żydzi mieszkali w budynku Planty numer 7, który to budynek nie miał piwnic, ale był podzielony na dwie części. Jeden Żydzi, którzy pracowali dla UB, a drugi Żydzi, którzy organizowali te wyjazdy do Izraela. On składał się z dwóch skrzydeł. I komuniści umieścili tam Żydów, przede wszystkim wracających ze Związku Radzieckiego, w tej części. Natomiast w tej umieścili wszystkich Żydów, którzy byli funkcjonariuszami UB, względnie pracowali w komitetach PPR, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. I był taki dziwny podział, że ta oficyna była tą gorszą oficyną. Dlaczego? Bo ci Żydzi nie byli marksistami, nie przystąpili do partii, nie należeli do UB, tylko byli albo Żydami wierzącymi, albo sionistami, albo wręcz jawnie mówili, że chcą wyjechać do Izraela i nawet były tam kursy kibucników, znaczy się tych, którzy swoje spółdzielnie rolne w Izraelu mieli założyć i w tej nadziei tutaj tkwili. Natomiast ta druga część, to była część, z powodu której dom żydowski w ogóle był nazywany domem ubeckim. Dlatego, że poszczególni ludzie, widząc, idąc powiedzmy tą uliczką Planty i widząc
różnych ludzi wchodzących i wychodzących z budynku, bo główne wejście od ulicy należało do tych marksistów, ubeków i członków PPR, widzieli zawsze tych, którzy albo ich przesłuchiwali, albo no tam któryś, powiedzmy, nie chcemy tu nikogo w tej chwili oskarżać, bo tu nie o to chodzi, ale dopuszczali się jakiś, no bili powiedzmy kogoś, ale ten człowiek wyszedł i później widział, że to jest dom ubecki. Jak doszło do tego, że trzeba było poświęcić kogoś na to, żeby byli ofiarami pogromu, który miał być powodem paniki do wyjazdu, to zdecydowali się, żeby trochę tych Żydów pomordować, którzy nie służyli w UB, tylko byli przejezdni. Zaginął chłopiec, rzekomo zaginął. Ojciec zgłosił, Walenty Błaszczyk, na komisariacie milicji obywatelskiej na ulicy Sienkiewicza 45, zgłosił zaginięcie swojego syna Henryka, chłopca 8-letniego. Razem z Walentym Błaszczykiem, ojcem, towarzyszył im kuzyn ich, Jan Dygnarowicz. Trójkę przyszli na milicję. On został przy klatce schodowej na korytarzu, chłopiec, a ojciec z tym kuzynem Janem weszli do wnętrza. Wychodząc, ojciec nachylił się nad chłopcem i powiedział: masz mówić, że cię Żydzi porwali i widziałeś dzieci zabite w piwnicy i że uciekłeś z piwnicy. Chłopiec zadrżał. On mi to opowiadał przez pół dnia. Dorosły już później Henryk Błaszczyk. Zadrżał, a ojciec powiada: pamiętaj, żebyś tak mówił, że uciekłeś od Żydów z piwnicy i tam widziałeś dzieci zamordowane. Wcześnie rano, 4 lipca, na ulicach Kielc pojawiła się grupa, różne mamy dane, ale prawdopodobnie było to 18 milicjantów, wśród których szedł mały chłopiec, który miał za zadanie krzyczeć: Żydzi więzili mnie przez 3 dni, i chcieli mi wytoczyć krew i przerobić ją na macę. A milicjanci krzyczyli: widzicie, chrześcijańskie dziecko, chcieli zamordować, wypić jego krew. Z tym, że ten Henie był tak przerażony z powodu 3 dni, które spędził na nieustannym szkoleniu, co ma mówić, i na tym, że nieustannie mu grożono, że gdyby w jakikolwiek sposób się pomylił, czy powiedział prawdę, to z nim będzie bardzo źle, że w końcu absolutnie nic się nie odzywał, tylko wystraszony szedł między tymi milicjantami. Kto nie zna Kielc, to na ulicy Sienkiewicza, którą przechodzili milicjanci i ubowcy tajniacy tych trzech, kawałek szli ulicy Sienkiewicza, jest największy ruch w mieście, w Starym Mieście, w Kielcach z 1946 roku. To było centrum miasta, główna ulica miasta. I zamykają dworzec kolejowy i dworzec PKS-u. Był wtedy i zamykał. A więc ruch ciągle był na tej ulicy. Funkcjonariusze zaczepiają po drodze, gdy szli na ulicę Planty pod siedzibę zakwaterowanie tych Żydów i informują, że oto to dziecko zostało
wyzwoliło się od Żydów, ale Żydzi mordują polskie dzieci. Ci milicjanci przeszli przez cały kwadrat ulic, krzycząc ciągle, oto dziecko skrzywdzone przez Żydów. Dodajmy to, że taką rzecz, że milicja w pierwszych latach po wojnie była o wiele bardziej brutalna, powiązana z Urzędem Bezpieczeństwa, niż ta milicja, którą się pamięta ze schyłku komunizmu, nawet ze stanu wojennego. To było, powiedzmy, lewe ramię policji komunistycznej, bo prawe to była Urząd Bezpieczeństwa, lewe milicja. Nagle milicjanci stają w obronie małego dziecka. Historia tych trzech dni jest dosłownie jak gdyby wstąpieniem do piekieł tego chłopczyka. Był prowadzony przez ojca za rękę funkcjonariusza, czy donosiciela płatnego UB. Twierdził później, że on w ogóle nigdy nic nie mówił o żadnej historii, że widział zabite dzieci, że widział jakiekolwiek sprawy. Że to wszystko powiedział jego ojciec za niego. Jego ojciec, który był agentem UB, jeszcze w czasie okupacji, pozyskanym przez wywiad Armii Ludowej i tajnych służb radzieckich, został przeniesiony do Kielc, ponieważ Kielce zaludniano i zasilano różnymi ludźmi, powiedzmy, tak zwanym dziadostwem, bo co innego jest biedny człowiek, co innego jest dziad na wsi. Tymi biednymi ludźmi zbuntowanymi, którzy nie chcieli nic zrobić, a chcieli się przenieść do miasta. Przeważnie oni wstępowali do ORMO, PPR i tak dalej. I ten właśnie ojciec Henia wraz z krewnym swoim i jeszcze jedną osobą, wszyscy trzej agenci UB, mamy nawet, to jest cud, że zdobyliśmy to pseudonim ojca Henia, to był pseudoprzeskok, cały czas tłumaczyli mu, że byłeś porwany przez Żydów, trzymany w piwnicy i czekałeś, aż wytoczą ci krew. Jaki był plan? Plan był taki, że te krzyki policjantów i niby wrzask tego dziecka miał zgromadzić tłum. Tymczasem reakcja na idącą liczną grupę milicjantów była taka, że wszyscy raczej odsuwali się i nie wiedzieli w ogóle, co to znaczy. To było dziwactwo. Idą mundurowi milicjanci, ale i trzech było cywilów, którzy z tej siedziby Milicji Obywatelskiej z ulicy Sienkiewicza wyszli. I właśnie poszli na Planty, to jest bliziutko, pod kamienicę, gdzie byli zakwaterowani ci Żydzi. Tymczasem, kiedy ta cała zgraja policjantów i to dziecko w końcu wróciło pod dom, to policjanci pytają chłopczyka, kto cię więził? Akurat z drzwi tej właśnie, drzwi tej oficynki wyszedł Żyd w zielonym kapeluszu. To jest taka symboliczna postać. I ten chłopczyk mówi, ten mnie więził w piwnicy. Chodzę na podwórko, wychodzi trzech Żydów z kamienicy. Jeden z nich w zielonym kapeluszu. I każą mu wskazać Henrykowi Błaszczykowi, chłopcu, że ten Żyd w zielonym kapeluszu, Kalman, Cynger Kalman, że on właśnie dał mu na mieście, na ulicy zaczepił chłopca, dał mu 20 zł i paczuszkę, żeby on tę paczuszkę przyniósł na Planty. On przyniósł na paczuszkę na Planty, zabrano mu 20 zł i paczuszkę, a jego wrzucono do piwnicy. No i właśnie z tej piwnicy on się wydostał, wyrwał się, no i wrócił do domu. No i właśnie to Henryk Błaszczyk, chłopiec, zaświadczył. To był wielki błąd przygotowujących tę całą akcję, że ogłoszono, że dzieci
jakieś inne jeszcze były więzione w piwnicy. Otóż piwnicy w tym domu nie było i nie ma. Piwnic w ogóle pod kamienicą na Plantach nie ma. Dlaczego? Ano z tego prostego powodu, że bezpośrednio kamienica przylega do rzeki Silnica. Silnica wtedy była nieuregulowana tak, jak ona dzisiaj wygląda i pogłębiona i bardzo często wylewała w czasie wielkich ulew, deszczów i tak dalej. Proszę Państwa, Kielce są tak położone, że między najwyższym miejscem w Kielcach a najniższym to jest różnica 200 metrów różnicy. A więc na przykład powiedzmy z wyższych terenów miasta spływa woda gwałtownie do rzeczki i wtedy wylewy. Więc pod kamienicą nie było piwnic. Proszę bardzo, jakie kłamstwo, jaka przewrotność, że właśnie z tej kazano, właśnie UB Kielecka i milicja kazała chłopcu mówić i ojcu polecono, żeby to mówił, że tu jest piwnica, ale nikt nie sprawdził, że tej piwnicy nie ma. Więc ten chłopiec mówi tu. W tym momencie Żydzi zamknęli drzwi, bo zobaczyli taką grupę mundurowych i zaczął się pierwszy szturm. Tymczasem milicjantów, którzy powiedzieli, że tam są dzieci, które są więzione przez was w piwnicy. Więc ci Żydzi krzyczeli, ale u nas nie ma piwnic, to wpuśćcie nas. Żydzi pozamykali okna, pozatykali w jakiś sposób, także milicjanci poczuli się zmuszeni rozkazem do wywalenia tych drzwi. I tak zaczęła się inwazja na dom żydowski. Cynger Kalman i Walenty wraz z synem Henrykiem Błaszczykowie zostają zabrani przez tych trzech panów cywilów. Odprowadzeni na ulicę Fosza, potem ulica Zapolski Ludowej Buczka, a dzisiaj ulica Paderewskiego. Tam zostali zaprowadzeni do siedziby UB i NKWD, bo i to tam kwaterowało. I proszę Państwa, co się stało? Na procesie powinien absolutnie stanąć Kalman Cynger, a tymczasem jego już nikt nie zobaczył na oczy. Należy przypuszczać, że do innych zadań przez NKWD i UB został przeznaczony. On odegrał tylko swoją rolę, że wyszedł w zielonym kapeluszu. Na dole było biuro tej gminy żydowskiej, której bardzo mało było już Kielcza, nie wiem, czy w ogóle byli jacyś. I tam siedział właśnie ten słynny Kahane. To był bardzo znany przed wojną działacz żydowski i on dzwonił, nawet dzwonił do Bermana, dzwonił do różnych dygnitarzy. Nikt się z nim nie chciał połączyć, aż w pewnym momencie służba Urząd Bezpieczeństwa odłączył mu telefon i on mówił do słuchawki, do której się nikt nie odzywa. Doktor Kahane zaczął telefonować na policję, że tu się coś robi niebezpiecznie. Na to się zjawiło kilku oficerów informacji i powiedzieli mu, że będzie wszystko pod kontrolą, że będzie spokój, żeby usiadł przy stole z nimi do rozmowy. Ten oficer wysłuchał skarg Kahanego i mówi do niego po imieniu: twoje cierpienia za chwilę się skończą. Wyciągnął pistolet, zaszedł do niego z tyłu i strzelił mu w tył głowy strzałem katyńskim. I od tej chwili otworzyło się pandemonium, jak to się obecnie mówi,
szatańska zupełnie, ciąg szatańskich wydarzeń, których nie mogę dosłownie opisywać, bo w każdym pokoju działo się co innego, na każdym piętrze co innego. Akurat drzwi były otwarte i inni Żydzi widzieli to, co się stało. Więc pierwsze morderstwo w Kielcach zostało dokonane przez oficera informacji na tym Żydzie, który był nieskoordynowany z tą całą akcją, którą oni prowadzili. Jeszcze jeden Żyd miał połączenie telefoniczne, dzwoni do radzieckiego, właściwie do komendanta całych Kielc, bo tam był taki sztab specjalny, który miał czuwać nad bezpieczeństwem Kielc, a jego zwierzchnikiem był ten Rosjanin. I on mówi, co się dzieje, jacyś ludzie napadli w mundurach polskich i tak dalej, co to znaczy, prosimy o pomoc, armię radziecką. I tak, w ogromnym raporcie, który nam udostępniono, kiedy pisaliśmy tę książkę, to w tym raporcie było jedno ważne zdanie. To było słowa odpowiedzi tego dowódcy sowieckiego. Nic nie możemy zrobić, bo w tej chwili nie mamy mundurów polskich w naszej jednostce. Kto je włożył i gdzie był, nie wiemy. Zaczęło się to w sposób bardzo brutalny, dlatego że ci milicjanci wbiegli od razu na pierwsze piętro, ale w tym czasie kierujący całą akcją od strony czysto wojskowej, następna słynna postać tajnych sowieckich służb po Humerze, to jest major wczesny pułkownik, później pułkownik Sobczyński, przysłał posiłki, dlatego że Żydzi nie otwierali tych drzwi. Tu trzeba dodać, że akcja wojskowo-policyjna to był rodzaj pacyfikacji. Tak jak niektóre wsie akowskie były pacyfikowane w owych czasach, to w tym wypadku to była miejska pacyfikacja. Więc ściągnięto najpierw te ochronne służby gmachu, jak to się nazywało, UB. Ściągnięto żołnierzy z drugiej dywizji i z czwartego pułku, kiedyś słynnego pułku Legionów, który teraz służył z konieczności komunistom, i zapełnili ten cały, tutaj takie małe podwóreczko, ale tylko od strony Żydów, tych niekomunistów. Wtedy Żydzi zaczęli krzyczeć, że będą się bronić. Tamci nie ustępowali. Żydzi pozabarykadowywali się w poszczególnych pokojach. Wtedy żołnierze zaczęli strzelać przez drzwi. To jest typowo sowiecki zwyczaj, że żeby się nie męczyć, to puszczają serię przez drzwi. Niektóre drzwi się otwarły, byli już tam ranni i postępowało, to jest dwa piętra, parter, piętro i drugie piętro. Więc to zdobywanie tego domu następowało piętro po piętrze. Gdy wtargnięto do gmachu, ciekawa też rzecz, że wojskowi weszli umundurowani, posypały się strzały z pierwszego i z drugiego piętra z tej kamienicy. Pierwsze strzały w ogóle z kamienicy, z okien kamienicy się posypały. A w kamienicy, w świadomości ludzi, Kielczan,
mieszkali tylko Żydzi. Powiadam, 163 osoby były zakwaterowane na ten czas. Więc wobec tego, co się okazało, to Żydzi strzelają do Polaków. Tak to wyszło. Ktoś demontował to i twierdził, że to wojskowi, którzy weszli, zdjęli mundury, bez mundurów, prawda, i będąc w koszuli, oni strzelali, pozorując, że to Żydzi strzelają. Ale i prawda jest taka, że dosyć spory arsenał broni, gdy potem porządkowano kamienicę i rewizję robiono, rzeczywiście znaleziono. A przecież wtedy, w 1946 roku, absolutnie był zakaz przetrzymywania broni. Był obowiązek, jeżeli ktoś miał ją z wojny, oddać tę broń. I za przetrzymywanie i przechowywanie broni były surowe kary, więzienia, a może nawet i śmierć. Wtedy major Sobczyński, który cały czas obserwował z Urzędu Bezpieczeństwa przez lornetkę wydarzenia, ściągnął wywiad wojskowy, czyli tak zwaną informację wojskową. Informacja wojskowa wkroczyła jako grupa, która miała doprowadzić do rokowań między wojskiem a tymi siłami, znaczy między Żydami a tymi siłami atakującymi. Więc prosili, żeby Żydzi oddali broń, bo to jest bardzo ważny element, że bardzo wielu Żydów, nawet tych niekomunistów, miało legalnie broń i mieli na nie pozwolenie. Dlatego, że już się zdarzały dziwne napaści, ktoś wrzucił granat do tego budynku, był niepokój. Ale bardzo wielu Żydów miało nielegalnie broń. Zresztą w owych czasach nie było to nic dziwnego. Ludzie byli uzbrojeni, a szczególnie Żydzi, którzy przyjechali ze Związku Radzieckiego, nie czuli się tu pewnie, bo tak samo czuli pewną niechęć ze strony właśnie władz PPR i UB. Dlatego, że tak jak UB i PPR nienawidziło chłopów, ziemiaństwa, inteligencji, księży, tak samo ci funkcjonariusze UB, Żydzi, gardzili tymi Żydami, którzy nie dość, że byli wierzący, czy byli nacjonalistami żydowskimi, ale marzyli o tym, żeby pojechać do Izraela. W momencie, kiedy w ogóle w Polsce otwiera się raj, można być komunistą, można wprowadzać sprawiedliwość społeczną, zemścić się zapewne za coś, co Żydzi uważali za wielkie krzywdy historyczne. Tymczasem ci biedni ludzie wcale tego nie chcieli. Chcieli wyjechać. Jeżeli chodzi o ofiary, to stwierdzono, że 11 ofiar zostało zastrzelonych. Nie zostali zastrzeleni przez motłoch kielecki, jak to ludność mieszkańców Kielc nazywano, bo Kielczanie nie mieli tej broni. Zostali zastrzeleni przez umundurowanych. Tłum, niby ten, co miał być tym winowajcą, nie miał broni w ogóle. Także to, żeby tłum strzelał do kogokolwiek w 1946 roku na ulicach Kielc, to jest zupełny nonsens. Ci wszyscy żołnierze i milicjanci, którzy weszli, nie kierowali się nienawiścią do Żydów, ani nie mieli żadnych nazistowskich myśli, bo oni to byli prymitywni ludzie, którzy mieli pewnie obiecane, albo sami wiedzieli, że Żydzi, którzy szykują się do wyjazdu, wyjechali z Rosji, muszą mieć złoto, muszą mieć zegarki. Na pierwszym piętrze część Żydów oddała broń, część Żydów nie oddała, może do dziś nie udało się stwierdzić, czy ci, co nie oddali, to mieli pozwolenia na broń, czy nie. Na pewno to była grupa żołnierzy 4. Pułku Piechoty w Kielcach, specjalna grupa ochrony budynków Urzędu Bezpieczeństwa, strażnicy więzienni, wreszcie niezidentyfikowani
oficerowie UB po cywilnemu, bo była część, grupa była cywilów. Skąd się wzięli tutaj ci żołnierze? Dlaczego nie zareagowały, kiedy były pierwsze sygnały, dlaczego nie zareagowały służby bardzo bliskiej odległości, mające swoje siedziby? Nowy przełom, jaki nastąpił, to był taki, że Żydzi zastrzelili pewnego porucznika Wojska Polskiego. Znamy tylko jego imię, dlatego że wypadł żołnierz do tych żołnierzy, którzy otaczali budynek żydowski i krzyczał: nasz porucznik zamordowany przez Żydów. I wtedy nastąpił pewien przełom. To jest charakterystyczne zresztą dla wyszkolenia armii, może wszystkich, ale w szczególności armii komunistycznych, że jeśli wojsko jest nawet neutralne, ale zginie jeden człowiek, to stają w jego obronie. I tu właśnie wyniesiono tego nieszczęśnika na ten, on tu leżał, na tym podwóreczku. Za chwilę zabito następnego, Żydzi zabili następnego oficera, to jest niejasne, bo wszyscy chodzili w zielonych mundurach, to był oficer, raczej to nie był członek wywiadu, tylko raczej to był członek albo z tego pułku czwartego lub drugiej dywizji, albo to był członek ochrony tych ochrony budynków, bo to była bardzo liczna grupa, która została tam sprowadzona. Jednak ci żołnierze, którzy, no, można powiedzieć, że walczyli z Żydami, nie okazywali zbyt wielkiej odwagi. Także nastąpiła jakby równowaga sił w pewnym momencie i prawdopodobnie dowódca całej akcji, major Sobczyński, wezwał posiłki i zjawiło się KBW. To było to KBW, które to była tak zwana zaporówka, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, bo w armii radzieckiej były dwie możliwości, a później w armii PRL. Albo zginiesz z ręki wroga, albo my cię zastrzelimy, jeśli nie będziesz chciał walczyć. Więc zaporówka to była grupa, która szła za armią i wyłapywała dezerterów, wystrzeliwała ich najzwyczajniej, względnie, jeśli to byli oficerowie, czy jacyś partorgowie, czy jacyś tam, to ich oddawała pod sąd i tam ich skazywano i zabijano. Więc zaporówka była niesłychanie groźnym, świetnie zorganizowaną grupą. Jeszcze Trocki wymyślił, że wojska wszelkiego rodzaju są niepewne i że trzeba mieć tak zwane kompanie zaporowe przy większych jednostkach. Że te kompanie zaporowe muszą się składać z ludzi niesolidarnych z resztą wojska, tak żeby oni byli rzeczywiście pod strachem, że na wypadek, gdy wojsko się cofa, że będą do nich strzelać i żeby się bali bardziej tych z tyłu kompanii zaporowych niż nieprzyjaciela z przodu. Więc ten genialny pomysł Trockiego został wprowadzony w życie do tego stopnia, że Armia Ludowa Polska też to miała. I w Kielcach była jedna kompania zaporowa. Ta grupa KBW szła trójkami. To była pewnego rodzaju forma sowiecka u organizacji kolumny wojskowej. I pierwszy szereg był uzbrojony w ręczne karabiny maszynowe typu Dyktarie. I kiedy zbliżali się do rogu ulicy, zdjęli te Dyktariewy
I to już było na tyle blisko, że mogli obłożyć ogniem tutaj z tego rogu okna żydowskie. No i później, kiedy już to wszystko się skończyło, to nastąpił natychmiastowy remont tego budynku i te dziury po pociskach, czymś zalepione, jakimś prawą czy cementem, oczywiście krew pousuwali i tak dalej. Trudno powiedzieć, jaka grupa tych ludzi zabijała. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że była tam grupa 6 mężczyzn w cywilach, którzy tworzyli tak zwaną partyzantkę. To znaczy, że tworzono, komuniści tworzyli oddziały udające partyzantów leśnych. W czasie, kiedy ci ludzie przyglądali się, szczególnie na mostku, pojawiali się ludzie, bo ubecy bardzo lubili chodzić w battle dressach. To wtedy było bardzo modne, tak jak dzisiaj pewne militaria, ale także pozwalało się tym ludziom wtopić w tłum. I także chodziło o to początkowo, żeby złapać paru ludzi w battle dressach, żeby powiedzieć, że to są członkowie armii Andersa, bo początkowy plan, bo propagandowy, bo plan cały był podporządkowany propagandzie w odróżnieniu od poprzednich prób w Krakowie i w Rzeszowie. Wszystko było, więc liczono, że złapie się jakichś ludzi w tych battle dressach, a nawet na bocznicy we Wrocławiu rankiem tego dnia stał wagon, gdzie było bardzo wielu ludzi w mundurach Andersa. Tylko ten wagon nigdy nie dojechał. Nastąpiła obustronna strzelanina. Gdyby jakikolwiek cywil znajdował się w tym obszarze, a trzeba powiedzieć, że ulica Planty dlatego była tak szeroko narysowana, żeby można było sobie wyobrazić, że tam jakiś tłum się mógł zmieścić. Sienkiewicza jest taka cieniusinka, a Planty bardzo szerokie, że niby tam się tłum mieścił. Przez środek ulicy Planty biegnie, wtedy to była rzeczka Silnica, dziś to jest rodzaj takiego kanału i tu był mały mostek. Więc na mostku zbierali się widzowie i tu gdzieś do tego punktu, do wejścia na ulicę Planty patrzyli, co się dzieje. W chwili, kiedy wybuchała silna strzelanina, wszyscy rzucali się do ucieczki. W chwili, kiedy to się uspokajało, wracali. I tak to było, wiele godzin trwało. Na tym właśnie mostku był jeden jedyny człowiek, który wśród porwanych z tłumu lub nawet z domów wyciągniętych przez UB nie został zamordowany później w toku rozstrzeliwań po tak zwanym procesie kieleckim. Byli tak zwani świadkowie. I ci świadkowie, możliwe nawet, że byli dopuszczeni tutaj, bo to byli tajni współpracownicy Urzędu Bezpieczeństwa. Zresztą uważam, że byli bardzo zagrożeni, bo równie dobrze, jakby nie było innych, to ich by rozstrzelali. Więc na przykład była taka postać. Później on zawsze występował w filmach propagandowych przeciwko Polakom i Polsce w sprawie tego właśnie, tego, co się wydarzyło wtedy w Kielcach. To był etatowy człowiek, który wszystko pamiętał. Więc on na przykład potrafił na filmie, który notabene scenariusz tego filmu został ukradziony z mojej książki i zmieniony odpowiednio. I on na przykład mówił 50 lat po wydarzeniach, w tym momencie major poprawił pas. Więc on miał tak niezwykłą pamięć, że wiedział takie rzeczy. Którzy od razu przeciwstawili się temu wydarzeniu. Przyszedł prokurator, który
był polskim prokuratorem przedwojennym. I on chciał, żeby mu pozwolili uspokoić to, co się dzieje za pomocą milicji. Gdy znalazł się na tym rogu Sienkiewicza i tej ulicy Planty, zobaczył ciężki karabin maszynowy, już przekręcony w kierunku ulicy Sienkiewicza. O, tu stał ten ciężki karabin maszynowy. I stało paru ludzi umundurowanych w cywilu i prokuratorowi, bo to jeszcze nie było tego, jak dziś potrafi się lekceważyć prokuraturę, czy w czasach komunistycznych, po stalinizmie. Spychaj, Sobczyński, nakazał mu opuścić teren i nie mieszać się w tę sprawę, bo bezpieczeństwo czuwa nad wszystkim. Proszę wracać. Tego człowieka zniszczono aż do śmierci włącznie. Ponieważ ośmielił się na zjeździe pseudoprawników w Łodzi pod koniec 1946 roku zaprotestować przeciwko wersji UB, NKWD, bo to wszystko przecież za tym byli ci prawda, strategzy NKWD, został aresztowany, skazany na więzienie, umieszczony z więźniem chorym na gruźlicę. W krótkim czasie sam się później rozchorował i to jest opisane przez jego syna dokładnie, to całe zdarzenie. Co czynił Kościół wtedy? Bo rzeczywiście Kościół katolicki został oskarżony także i wiele razy oskarżany i do tego wracano. I bym powiedział, że to się także przyczyniło i owoc był, że prześladowanie Kościoła, restrykcje w stosunku Kościoła, aresztowania księży, których przecież tysiące zginęły w obozach koncentracyjnych w czasie wojny hitlerowskiej, także i na wschodzie. Wywiezionych na Sybir i tak dalej. Ale to się zaczęło także i czystki, robienie czystek z duchowieństwem, a temu pomógł tak zwany pogrom kielecki. Wyznaczone na pogrom miejsce koło tego budynku Planty nr 7 był otoczony kordonem. Księża, jak słyszeli, że jakaś awantura jest tam tego rodzaju, próbowali iść i interweniować, żeby uspokoić tłum czy ludzi. I tych księży nie przypuszczali. Od ulicy już nie Sienkiewicza, ale od ulicy Piotrkowskiej, czyli z drugiej strony, pod to kamienicę podeszło trzech wikariuszy z katedry, bo było tylu ich wtedy, funkcjonowało przy parafii. Też zostali zatrzymani, niepuszczeni. Więc nie można powiedzieć, że duchowieństwo nie chciało się angażować. Gdy, proszę Państwa, dowiedziano się o tym, że coś takiego się dzieje, bo ludzie dowiedzieli się, co słychać strzały, które przy katedrze kieleckiej było słychać, no więc ksiądz prałat Zelek, który był proboszczem katedralnym. Chłopisko prawie na 2 metry, potężny mężczyzna. Jemu mikrofonów nie potrzeba było. Dosłownie. I proszę Państwa, administracyjny urzędnik z kurii, odpowiedzialny za sprawy finansowe i tak dalej, remontowe, ksiądz kanonik Jan Danilewicz, Roman Zelek. Od razu się wybrali ulicą Kapitulną i ulicą Sienkiewicza, żeby dotrzeć na Planty. Na ulicy Sienkiewicza przy wejściu na Planty stała służba wojskowa na koniach, znalazły się nawet i konie, i absolutnie nie przepuścili ich. Powiedzieli, że nie mają co tam robić, nie ma absolutnie prawa tam wejścia. Ja powiadam,
żeby gdyby ksiądz Zelek stanął tam na placu, to by ogarnął głosem swoim cały plac. I na pewno by jakoś zawstydził, wyciszył, ale niestety jego nie dopuszczono. Nie dopuszczono. Może szczęście, że ci dwaj księża nie zostali wpuszczeni, bo na nich by zwalono, że oni dowodzili tą bandą całą tych żołnierzy. Biskupi bardzo jednoznacznie odnieśli się do tego, właśnie szczególnie biskup Kaczmarek, ale również prymas w znaczeniu krytycznym. Ksiądz biskup Kaczmarek miał bardzo poważną sprawę sercową. Po tym referendum niedzielnym zaraz wyjechał na kurację, został skierowany przez lekarza Kieleckiego do Polanicy Zdroju na kurację na serce. A więc w czasie, gdy to się stało, biskup Kaczmarek był w Polanicy Zdroju prawie pod granicą czeską. I kłamstwem jest puszczać, że biskup Kaczmarek był i podpisywał odezwę. 24 lipca wrócił do Kielc. I co biskup zrobił? Powołał komisję z duchownych, ale i ze świeckich. Wiem, że w jakiejś mierze uczestniczył także i w tej komisji prokurator wojewódzki wtedy, Jan Wrzeszcz. Znamienne, że gdy to przypisywano ciągle Motłochowi Kieleckiemu, przypisywano podziemiu z Londynu i generałowi Andersowi, proszę Państwa, i biskupowi Kaczmarkowi, bo biskupa Kaczmarka, prałata Zelka, księdza Danilewicza oskarżano nawet, że oni podburzali i oni byli sprawcami. Że właśnie wykonawcą, nawet takie były plugawe, kłamliwe artykuły, że mózgem, który opracował pogrom, to był Kaczmarek, który wyjechał do Polanicy, żeby odwrócić od siebie uwagę. A wykonawcą byli Zelek z katedry prawa i pracownik kurii, jak Danilewicz czy inni. A więc do takich kłamstw się posunięto. Ksiądz biskup Kaczmarek, zamiast mówić o tym, a tak się mówiło, że Motłoch Kielecki, Hołota Kielecka, Tłum Kielecki, mordował Żydów, pokazał w raporcie, kto był rzeczywiście sprawcą tegoż strasznego, haniebnego wydarzenia, które miało miejsce. Więc uratował, bym powiedział, honor miasta Kielc, któremu przypisano taką ohydną zbrodnię. Widzę, że jest powrót do wersji NKWD, do wersji, że wszystkiemu zawinił biskup Kaczmarek, którego notabene nie było wtedy w Kielcach, tylko dlatego, że raport, tak zwany raport Kaczmarka, przekazał Glizlejnowi. W procesie, w akcie oskarżenia, w stenogramie procesu, który ma ponad 300 stron, nie ma ani słowem o tym, że był pogrom kielecki. Nie ma ani słowem o tym, że sprawcą był biskup Kaczmarek, o co go oskarżano wcześniej. Sprawę już w 1953 roku, w czasie zakończenia procesu biskupa Kaczmarka, całkowicie utajniono i wyciszono. Druga bojówka się odbyła około godziny 14, gdy właśnie przy zmianach obiadowych w Hucie Ludwików, w fabryce Ludwików, taki zakład był. I muszę powiedzieć, że nawet wtedy dyrektorem tego zakładu był Żyd z pochodzenia. Do tej huty dnia poprzedniego, przed wybuchem pogromu, wprowadzili grupę ludzi jako
nowi pracownicy. Byli zakwaterowani wcześniej w hotelu robotniczym jacyś nieznani ludzie z Warszawy, a nawet kobiety, które potem po ulicach robiły agitację, prawda, że Żydzi mordują dzieci i tak dalej, żeby jak najwięcej ludzi zwabić i zrobić z tego, powiedzmy, fanatyzm i zacofanie, ciemnotę, że to Żydzi na mace wytaczają krew z dzieci polskich i prawda to robią, więc w tym scenariuszu to się obracało i jak również, prawda, żeby zwabić Kerczan. I oni przyszli, dostali przydziały tam, gdzie szafek i miejscowi ci robotnicy zobaczyli, że oni mają rewolwery. Z tego nikt nie mógł pod rosyjską okupacją tylko z rewolwerem chodzić. I następnego dnia, po południu, oni powiedzieli, że oni idą bić Żydów. Przyszedł do mnie ktoś, kto jako 14-latek dostał się do szkoły zawodowej i trzeba było chodzić do szkoły, ale równocześnie w zakładzie, w fabryce pracować. Bo to była szkoła zawodowa. Więc oni zjedli obiad i na trawie tak troszkę odpoczywali sobie. I wtedy dwóch agitatorów, wy taki owak, jasna i inna, tutaj leżycie, a polskie dzieci, Żydzi mordują w Kielcach, na plantach, musimy pomścić polską krew i tak dalej, i wzywali do tej bojówki. Bramy otwarto. I z jednej i z drugiej zmiany, bo to było w czasie obiadowej, wyszli bojówkarze. Na to Żyd, który był dyrektorem tej fabryki i nie znał tego schematu, starał się ich zatrzymać, ale oni go odepchnęli na bok i poszli. Więc oni stanowili drugą fazę, po kilku godzinach ożywienie tego tak zwanego pogromu. I zabrali ze sobą części kaloryferów, żeby móc zostawić na miejscu tych pogromu fizyczne dowody, że byli z tej fabryki. Przyszli i znowu, przynajmniej ja sądzę, że gdzieś kilkanaście ludzi zamordowali, wywlekli i tak dalej, masakrę zrobili. Przygotowany proces był i z góry było zrobione założenie, że wyłapie się pewną grupę ludzi i oskarży się ich. I to był trzeci etap działania, bo pierwszy to był super plan, który przygotowywano prawdopodobnie doradcy radzieccy jeszcze w Warszawie. Później to wszystko opracował pan Sobczyński, który kontrolował właśnie przez lornetkę, jak te wojska się tam przesuwają. Był taki, jest dokładnie opisany, znamy jego nazwisko, oficer UB, tu miał battle dress, a tu miał gwiazdki. I on rysował na plecach poszczególnych ludzi stojących, przyglądających się, bo najbardziej byli zagrożeni ci, co stali na tym mostku, bo byli stosunkowo najbliżej. I później inne grupy ich wyłapywały. Były też prowokatorki. Na przykład człowiek jedyny, który ocalał z prawdziwie wielkiej zbrodni, zamordowania 9 niewinnych Polaków, 10 z nich, opowiadał mi, że on stał na tym mostku i podeszła do niego jakaś dama i mówi: ach, ja jestem tu gościem, nie znam kiedy, przyjechałem z Warszawy. Rzeczywiście nigdy jej nie widziała, to taki typowy domownik, kielecki rodak. Mówi: a ciekawe, i jak pan głosował w tym referendum? On mówi: o co miałem głosować? 3 razy nie, czy tam 2 razy nie. Aha. I za chwileczkę podeszło 2 dżentelmenów, chwyciło go pod pachy, odciągnęło go w tył i do samochodu. Inny przypadek. W mieszkaniach Kielczan
byli dokwaterowani oficerowie UB, bo nie było jeszcze tych wydzielonych całkowicie domów, bo w takich domach mieszkali tylko wyżsi oficerowie. I był sobie taki oficer UB, który mieszkał w budynku normalnym i dowiedział się, że jeden z jego sąsiadów był w AK. Akurat temu człowiekowi urodziło się dziecko i ono było w szpitalu na ulicy Leonarda, czy też szpital się nazywał Leonarda, nie jestem w tej chwili pewien, bo to teraz to już inaczej nazywa, ale ten szpital dalej istnieje. I wyszedł do żony, żeby zobaczyć dziecko. W tym momencie ściągnięty patrol przez jego sąsiada, który wiedział, że jego będzie wygodnie oskarżyć, pochwycił go na ulicy i zarzucił mu okrzyki antysemickie. Znaczy, ten człowiek, wielu ludzi z powodu zablokowania ulic i z powodu innych rzeczy mówi, ach, to przez tych Żydów, czy coś takiego. Wtedy nikt się nie obawiał wymówić słowa Żyd, czy coś. Dzisiaj, jeśli wymawiamy takie słowa, jesteśmy wyjątkowo ostrożni, żeby kogoś nie urazić, ale dawniej się mówił Żyd, Niemiec, Francuz. Jedyna osoba, która wznosiła okrzyki antysemickie, to była osoba, której dziecko naprawdę zaginęło, bo było ewentualnie przygotowywane jako drugi zapalnik. Znalazła się pewna pani także właśnie na ten czas, na tą okoliczność, która twierdziła, że jej synek, podaje nazwisko i imię, może jeszcze potomkowie tej pani i tego synka w Kielcach mieszkają, więc nazwiska nie ujawnię, tutaj nie powiem publicznie. Ale rzeczywiście lamentowała, płakała, tłukła się do drzwi, do wejścia do tej siedziby Żydów w tej kamienicy, że jej dziecko od miesiąca już zginęło i na pewno pewnie tutaj zostało zamordowane także. A więc, prawda, jeszcze do nowego dynamizmu i nowej siły dodała, żeby ludzie zaczęli krzyczeć, żeby ludzie zaczęli coś robić. 200 osób było zatrzymanych w Kielcach. Wisieli, niektórych wieszano na kajdankach i katowano, bo przy okazji chciano się dowiedzieć pewnych innych rzeczy także. Były straszne katusze, straszne męki. Takie były krzyki, że pewna pani, która mi znała, powiedziała, że wyprowadziła się z ulicy Fosza, bo to była ta ulica Fosza, nie wiem jak się dziś nazywa, i tam słychać było po prostu wycia ludzkie z tej... I później był proces, wszystko było w porządku, prokurator Zarakowski. W sumie 9 zostało rozstrzelanych jako winnych pogromu, wcale nie byli winni pogromu. Władysław Sobczyński, a w rzeczywistości się nazywał Władysław Spychaj i pochodził z Ostrowca Świętokrzyskiego. Więc przed wojną już był szkolony i ćwiczony w Związku Radzieckim. W czasie wojny przebywał nawet w Alma-Acie, w Azji, tam daleko. I on na czas, powiedzmy, pogromu został przysłany i został ustanowiony odpowiedzialnym za funkcjonowanie Urzędu Bezpieczeństwa na szczeblu wojewódzkim w Kielcach. Mam list byłego ambasadora nawróconego komunisty, który cytuje swoje spotkanie z Sobczyńskim, Zdzisława Rurarza, w którym Sobczyński powiedział, że wszystko odbyło się według dokładnych instrukcji NKWD.
NKWD było w Kielcach. Dlaczego? Dlatego, że Kielce były województwem. Województwem, które jeszcze było dosyć rozległe. Trzeba było po wszystkim ściągnąć do samych Kielc różne oddziały. Część przeszła w ogóle z walk z UPA szybkim marszem do Kielc. Część to były oddziały stacjonujące w Kielcach, na przykład to się nazywało ochrona gmachu UB. Były też ściągnięte KBW, które spóźniło się do akcji. Gdzie była siedziba UB, gdzie była siedziba NKWD, wszystko to jest absolutnie, już wtedy było przygotowane, przecież o rok czasu. Gdzie oni byli przygotowywani? To byli ludzie, tak jak Spychaj, Sobczyński, prawda? Władysław Sobczyński, Spychaj, którzy już przed wojną byli, prawda, szkoleni w Związku Radzieckim. I ci ludzie, powiedzmy, potem szli tutaj i obejmowali fundamentalne, ważne stanowiska. Przed pogromem w Kielcach przyjechał wysoki urzędnik GRU nazwiskiem Michał Dajomin do Kielc. Człowiek, który mówił ze 7 czy 8 językami. I było to zupełnie dziwne, po co on tam przyjechał, co za funkcję miał. I się tak zdarzyło, że Żydzi, którzy wyjechali z Kielc do Izraela, potem poznali jego jako jednego z ważnych dygnitarzy, specjalistów od spraw żydowskich w ambasadzie sowieckiej. On jest również notowany jako członek ambasady sowieckiej w Niemczech Zachodnich. Teraz, jego pobyt w Kielcach to było kilka tygodni przed pogromem, zebranie dokumentów o pogromie i wyjazd. Wszystkiego razem był niecałe 2 miesiące. Także sama obecność takich ludzi wskazuje na zainteresowanie na wysokim stopniu. Słowo pogrom w tym wypadku jest zaczerpnięte z instrukcji NKWD, i SMIERSZY, i bo tam były 3 aż wywiady radzieckie, jeszcze było GRU, i zaczerpnięte jest z propagandy komunistycznej, którą ten cały, jak gdyby, cały taki blok propagandowy właśnie przygotowywali wyżsi oficerowie bezpieczeństwa radzieccy, Rosjanie oraz jeden przedstawiciel tak zwanej JEF-sekcji, czyli grupy specjalnej, która, powiedzmy otwarcie, prześladowała Żydów, przesłuchiwała ich, pozyskiwała ich do współpracy. Więc słowo pogrom absolutnie nie oddaje tego, co się zdarzyło. Nie chcę tu mówić o tym, czym były pogromy. Najbardziej były znane pogromy w Rosji, kiedy tłum rzucał się na jakieś sklepy żydowskie, rabował lub rzucał się na kramy żydowskie, demolował domy. Tymczasem tutaj mieliśmy do czynienia, i ja to tak nazywam, operacja wojskowo-policyjna przeciwko domowi żydowskiemu w Kielcach w dniu 4 lipca. Nawet można byłoby wskazać, z której ulicy i z którego okna czy balkonu Spychaj, Sobczyński, jak wyciągano Żydów i mordowano ich na placu i maltretowano, przebijano na przykład bagnetami, a bagnety też, powiedzmy, razem z karabinami mieli przecież wojskowi. Więc na placu taka masakra była, a Szpilewoj, pułkownik radziecki z NKWD i Sobczyński oglądali to wszystko przez lornetkę. I to też ludzie zauważyli. Sobczyński, który był szefem UB w Kielcach, miał doradcę i jak zwykle doradca był wyższej rangi. To był Żyd Nathan Szpilewoj. Szpilewoj, że samo to, że był pułkownikiem, to mówił do majora o jakiejkolwiek sprawie. Ta władza komunistyczna, która zainstalowana została w Polsce przez Stalina,
No, wśród jej członków, wśród członków PPR-u, no był też udział ludności, społeczności żydowskiej, oczywiście skomunizowanej, nie tej ortodoksyjnej, ale tacy przedstawiciele też byli i to w dużej sile. I to się wszystko kumulowało też w strumień pewnych napięć, bo pamiętajmy o tym, że dla Polaków ta władza była władzą okupacyjną. Sowieci nie dowierzali Żydom. Uważali, że Żydzi są bardzo wygodni w wielu wypadkach i nie mają lojalności przeważnie do ludzi, z którymi żyją, ale jednocześnie chcieli mieć nadzór nad Żydami. I robili sekcję żydowską niby z ludzi, którzy Żydów nie lubili. Otóż tak się zdarzyło, że w takiej sekcji w Polsce, prawie wszyscy komuniści w Polsce byli Żydami. Tych trochę nie Żydów było werbowanych przez Sowietów do tej sekcji pilnowania Żydów. Także Spychaj Sobczyński należał do tej grupy, która faktycznie można byłoby nazwać komunistami, antysemitami na służbie aparatu terroru i nadzoru sowieckiego, żeby pilnować, żeby Żydzi nie robili więcej niż to, co im każą. Także on faktycznie, osobiście nie lubił Żydów. I jak wyszedł z więzienia później po zajściach kieleckich, został zamianowany w urzędzie paszportowym. I Żydzi przychodzili w sprawie paszportów, to bardzo często ich traktował bardzo po chamsku i zrzucał ze schodów rozmaitych historii. W każdym razie był to dziwny człowiek, ale w czasie wojny został zrzucony do Polski jako operator radiowy po przeszkoleniu w NKWD i on przekazywał rozkazy, żeby koordynować pracę komunistów polskich z gestapo w celu niszczenia Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych. Były bardzo duże siły i byli wysocy dygnitarze, przede wszystkim z najbardziej znanych, spopularyzowanych, bo na niego padło, Adam Humer, który był jednym z trzech głównych architektów samych wydarzeń. Kupsza czy Kupry, który ja powiadam, że urodził się w Kielcach, wychowywał w Kielcach, po 1914 czy w okresie wojny odszedł, ale wrócił na tę okazję i na tę okoliczność. Niektórzy mówią, że to była prowokacja UB czy coś takiego. Otóż to nie była żadna prowokacja, dlatego że nikt nie dał się sprowokować. To było dokładnie według instrukcji NKWD. I w tamtym czasie NKWD współpracowało, czy używało sionistów do swoich celów, a później naturalnie to nie przeszkadzało im się z czasem rozwracać. Pamiętajmy, że te służby były, czy polskie, czy NKWD, jakoś sterowane przez jeden ośrodek. To trudno mówić wtedy o czymkolwiek, co było z komunistycznym, jako o polskiej inicjatywy. Jedno jest wiadome, na pewno, że wtedy ostre przepisy policyjne zabraniały tworzenia grup ludzi na chodnikach. Dziwnym trafem UB organizowało tłum. I samych tych aktów gwałtu dokonały głównie oddziały na służbie. To, żeby oddziały w mundurach w ogóle na służbie pod ścisłymi rozkazami wojskowymi miały cokolwiek wspólnego z pogromem, to zupełnie kompromituje tę całą sprawę jako jakikolwiek wybuch polskiego antysemityzmu.
najbardziej ta sytuacja rysowała się nie w Polsce, ale na zewnątrz Polski, czyli w krajach anglosaskich na zachodzie. Czwarty. Dlaczego 4 akurat lipca, a nie na przykład 2 albo 3 lipca, albo 5 lipca? Otóż 4 lipca to, proszę Państwa, Narodowe Święto Stanów Zjednoczonych. Ambasador amerykański nazwiskiem Bliss Lane był przekonany, że data pogromu 4 lipca 1946 roku była wybrana dlatego, że w Ameryce to jest Dzień Święta Niepodległości i że wobec tego jest wszelka szansa, że więcej ludzi będzie, zwłaszcza w Nowym Jorku, będzie słuchać radia i przejmować się wiadomościami. Ambasada amerykańska mieściła się w hotelu Polonia w zburzonej Warszawie. No i zaczyna się uroczystość. W pewnym momencie wpadają jacyś ludzie i krzyczą: straszna zbrodnia nacjonalistów polskich, żołnierzy Andersa, desant żołnierzy Andersa na dom żydowski. Żydzi ocaleli z Oświęcimia, wymordowani przez nacjonalistów polskich. Natychmiast ta sprawa wypchnęła Katyń, jak gdyby też polską sprawę, i tylko to znalazło się w prasie. Postarano się o to, ażeby dziennikarze akredytowani wtedy zagraniczni w Polsce byli uczestnikami tego spotkania. I przy okazji rozdarto szaty i boleśnie orzeczono, że oto dzisiaj ta uroczystość, ale w Kielcach dobija się resztki ocalonych Żydów z Holokaustu. Wrażenie było niesłychane. Jaki był cel tego? Czytelnicy gazet amerykańskich i brytyjskich, francuskich, bo one głównie o tym pisały, stwierdziły, że nie można żądać, żeby armia sowiecka wycofywała się z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż tam rozpęta się nacjonalizm i zostaną wymordowani Żydzi. Od razu poprzez tych korespondentów, 30 podobno 2 było korespondentów zagranicznych, i oni właśnie zaraz z tej uroczystości przybyli do Kielc po to, żeby doskonale wszystko opisać, zobaczyć, przyjrzeć się, nagłośnić przede wszystkim sprawę na cały świat, bo już 4 lipca Waszyngton o tym, co się działo, czy dzieje w Kielcach, wiedział. Pewne tezy, na przykład w Ameryce, o antysemityzmie i o pogromach dokonanych na Żydach, pojawiały się już w czasie I wojny światowej w Stanach, tylko tam było dosyć silne zaangażowanie Polonii, więc ta walka na propagandę, ona się zbilansowała, nie mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacji. Nagłośniono w ten sposób sprawę na cały świat. Przypisano właśnie Polakom jako niesamowitym ludziom, którzy resztki właśnie tych Żydów ocalałych z Auschwitz, prawda, czy z innych Treblinki, z innych obozów zagłady i śmierci, wyniszczają i wybijają dla jakiego powodu? Właśnie nie wiadomo dla jakiego powodu. No więc ta propaganda jednak sugeruje tego typu rzeczy, że to było bardzo korzystne dla Sowietów, ażeby odciąć polską, nazwijmy to, stronę niepodległościową, antysowiecką, od poparcia Zachodu, bo pamiętajmy, że ten pogrom odegrał bardzo negatywną rolę w sensie propagandowym i w Stanach, i w ogóle na Zachodzie. Były 2 próby, jedna w Krakowie, druga w Rzeszowie, i obie się nie udały. W tym sensie się nie udały, że nie zwróciły uwagi mediów zachodnich, a chodziło o to, żeby zwróciły uwagę mediów zachodnich. Inne pogromy nie miały, zupełnie inaczej były traktowane, prawie są nieznane. A duże pogromy miały miejsce w Czechosłowacji, w Bratysławie, a już 4 w Budapeszcie. No i one przeszły prawie zupełnie bez echa.
Na Węgrzech było szereg właśnie takich dokonanych przez siły bezpieczeństwa komunistyczne i wojsko komunistyczne podobnych najść na domy żydowskie. Na te 16 pogromów w państwach satelickich żaden nie dostał się do prasy w taki sposób, żeby go ktokolwiek zapamiętał. Natomiast na pogrom kielecki sprowadzono prasę z Nowego Jorku, z rozmaitych stron. Było to zupełnie niesłychanie szczegółowo opracowane i tutaj prawdopodobnie są ślady tego, że ludzie tego kalibru, co Michał Dajomin, ten dygnitarz z GRU czy z dyplomacji sowieckiej, że on i inni byli potrzebni na to, żeby przypilnować, żeby pogrom kielecki był dobrym narzędziem przeciwko ruchowi oporu w Polsce i przeciwko w ogóle oporowi, przeciwko komunizmowi. To się zdarzyło krótce przed wyborami, które miały być w Polsce i są polecenia na przykład dla ambasadora polskiego Żyda w Nowym Jorku, nie w Nowym Jorku, tylko w Paryżu, żeby używał wszystkich danych pogromu kieleckiego do kompromitowania Polaków. To jest ciekawe, że w korespondencji dyplomatycznej, którą cytuje Konkolewski, jest oryginał przesłania, w którym tego rodzaju instrukcja istnieje, żeby ambasador polski nominalny, Żyd, który był na pozycji tej w Paryżu komunista, żeby on jak najbardziej kompromitował Polskę danymi prasowymi i przekazami dotyczącymi pogromu kieleckiego. W marcu 1947 roku ambasador sowiecki przy Narodach Zjednoczonych, Andrzej Gromyko, złożył wniosek oficjalny w imieniu Związku Sowieckiego stworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. To był pierwszy wniosek tego rodzaju. Potem inni się przyłączali, czy tam popierali, ale w każdym razie to była sowiecka inicjatywa. Środowiska żydowskie chciały koniecznie po II wojnie światowej, po Holokauście, którego naród żydowski doznał, stworzyć państwo Izrael. Stworzyć państwo Izrael. I dlatego, proszę państwa, po 11, po pogrzebie i po wyroku skazującym rozstrzelaniu, i procesie zakończonym w Kielcach, to jest 11 lipiec, do końca sierpnia, w ciągu 50 dni, ponad 100 tysięcy Żydów polskiego pochodzenia, obywateli polskich, szło na południe, aby dotrzeć do Palestyny i walczyć o Izraela. Ja z całą odpowiedzialnością mówię wobec świata, przyjeżdżajcie tutaj, oddawajcie im cześć, bo to są fundamenty Izraela, ci pomęczeni Żydzi w Kielcach, ale nie ze sprawy pogromu, że Polacy i Kielczanie ich nienawidzili, tylko że był to wyrafinowany, precyzyjnie zaprogramowany mord, ażeby rozbudzić, prawda, sprawy polityczne, ażeby one poszły po myśli NKWD i Stalina. I rzeczywiście w 2 lata później państwo Izrael powstało. To była strategicznie bardzo ważna operacja, żeby wypędzać Żydów z Europy do Palestyny. To było skomplikowane, dlatego że
Żydzi, niektórzy byli sionistami, niektórzy chcieli jechać do Palestyny. Wyjechać na zachód chciało dużo Żydów. Zwłaszcza jak zaczęły się odbywać pogromy, których na przykład w samym Budapeszcie było 4, w jednym tylko mieście. Funkcja pogromów na terenie państw satelickich, łącznie z Polską, była ta, żeby napędzić dosyć Żydów do Palestyny, żeby móc stworzyć państwo żydowskie w Palestynie. Pogromy się odbywały na terenach bloku komunistycznego. Ile, tu ponad 100 tysięcy powiedziałem za 50 dni, a ile setek tysięcy Żydów powiedzmy stąd odeszło, którzy przeżyli II wojnę światową gehennę, a tam niby obiecywano im i mówiono, że będzie niezależny Izrael. Wypuszczono przez żelazną kurtynę 711 tysięcy Żydów. Kiedy nikomu nie wolno było wjeżdżać przez tą żelazną kurtynę. Oni nie chcieli jechać przynajmniej do Izraela. Oni się o wiele bardziej interesowali tym, żeby pojechać do Nowego Jorku, czy przynajmniej zostać w Paryżu, a nie jechać do Izraela. Nie do Izraela, tylko do Palestyny, bić się z Arabami, bo o to się rozchodziło. Więc w rezultacie z tych 711 tysięcy, które wyszło z powodu pogromu do Palestyny, dojechało tylko 232 tysiące. Ale ta grupa uzbrojona i prowadzona przez weteranów Armii Czerwonej faktycznie była w stanie wypędzić bardzo dużo Arabów z ich miejsc zamieszkania terrorem, aktami rozmaitych zbrodni. Jak Sowieci im pomogli tym, że Gromyko złożył wniosek w Narodach Zjednoczonych, że było poparcie sowieckie, że dostali dość ludzi, że dostali broń z Czech i prowadzili ich weterani Armii Czerwonej, to wtedy się okazało, że jest za mało tych Żydów na to, żeby tworzyć państwo jeszcze. I tu się okazało co? Że tradycyjnie w Europie Żydzi byli pasożytami na łonie chłopów głównie. Że chłopi byli więcej niż kto inny wyzyskiwani przez Żydów. W związku z tym wśród Żydów w literaturze żydowskiej jest szalona nienawiść do chłopów. I to jest ciekawe, że autorzy Żydzi, którzy są ludźmi pokoju i chcieliby mieć nie mieć tego rodzaju problemów, jakie stwarzają ekstremiści żydowscy, twierdzą, że niesłychana nienawiść do chłopów, jaka jest w literaturze żydowskiej, właściwie żadnej innej nie istnieje. No i teraz, jak już zaczęli organizować to państwo Izraela, to wówczas się okazało, że trzeba ludzi, którzy składają się pracować na roli. A to była ostatnia rzecz, co Żydzi z Europy chcieli robić. Więc w związku z tym trzeba było napędzić Żydów z krajów arabskich. I zaczęły się pogromy w latach 50. Zaczęły się pogromy w krajach arabskich. I teraz jest książka jednego z pogromistów, sionistów, urodzonego w Bagdadzie, który jako Żyd w Iraku przyłączył się do sionistycznej bojówki, został nawet tam bardzo aktywny, ale później się rozczarował i jakoś ruszyło go sumienie. Wyjechał do Nowego Jorku i napisał książkę Skandale Ben-Guriona. Więc ja o nim napisałem, o jego książce, o tych jego zeznaniach dotyczących pogromów już prowadzonych przez samych sionistów bez NKWD na terenie państw arabskich. I wtedy to dopełnia tego obrazu zapełniania, tworzenia państwa żydowskiego w Palestynie za pomocą ludzi wygnanych terrorem z miejsc zamieszkania. I tak sumarycznie biorąc, około milion i ćwierć
Żydów było wypędzonych z miejsc zamieszkania w krajach satelickich w Europie i w krajach arabskich w Afryce Północnej po to, żeby dostać do Izraela mniej więcej 760 tysięcy. Sowieci wyzyskiwali sprawę ambicji sionistów, żeby stworzyć państwo żydowskie i pierwsi głosowali w Narodach Zjednoczonych, dali wniosek, żeby to w ogóle robić. I z perfidnym tym zamiarem, żeby wobec zbliżającej się zimnej wojny móc powodować walki na terenach bogatego w naftę Bliskiego Wschodu, traktować to jako część po prostu strategii zimnej wojny. Mniej więcej po tej linii rozumiał tą sprawę ambasador amerykański w Polsce, Bliss Lane, który napisał wspomnienia ze służby w Polsce pod tytułem Widziałem Polskę zdradzoną. Pamiętajmy, że w 1946 roku mamy do czynienia też z procesem norymberskim. Mniej więcej w tym czasie się pewne sprawy rozstrzygały, co był pogrom kielecki. I w Norymberdze też stanęła sprawa katyńska, która oczywiście miała stanąć w rozumieniu Sowietów jako zbrodnia niemiecka, a Sowieci chcieli się absolutnie z tego wyłgać i zafałszować całą tę rzeczywistość. To wszystko jest pewien splot okoliczności istotnych, jeśli bierzemy pod uwagę to, co się w Kielcach stało. I właśnie wtedy, 4 w tym momencie, początek lipca, trzeba było zdecydować i ustalić, kto jest winien zbrodni katyńskiej. 4 lipca w Norymberdze Rosjan czekała klęska. I tu mamy powiązanie między Katyniem a tym, co się wydarzyło w Kielcach. Rosjanie, jak wiemy, obciążyli Niemców zbrodnią katyńską. I byli na tyle nieostrożni, że czy też czuli się zmuszeni, bo zbyt dużo o tym mówili przedtem, że włączyli to do oskarżenia Niemiec. Tymczasem w toku tych dni norymberskich, które były poświęcone Katyniowi, okazało się, że to jest absurd, to oskarżenie. Po pierwsze, Rosjanie nawet nie wiedzieli, nie znali nazwiska dokładnie pułkownika, który dowodził małą jednostką blisko Katynia. Nie orientowali się dokładnie, że ta jednostka to jest po prostu jednostka łącznościowa. To byli ludzie, którzy rozciągali te druty, zajmowali się tak samo dalekopisami wojskowymi, radiową łącznością i to była grupka kilkunastu ludzi. I nagle w Norymberdze jednak okazało się, że to nie jest radziecki proces, tylko że to jest proces jednak pod kontrolą krajów demokratycznych. I był bardzo odważny i oddany tej sprawie, żeby bronić Niemców przed tą, chociaż przed tą zbrodnią, adwokat, który od razu udowodnił inne nazwisko, jak mogła grupka ludzi rozciągających druty, uzbrojona, cały pułk miał 150 sztuk broni, bo to był taki mały pułk, rozciągnięty był na cały długi odcinek frontu, właśnie tego mniej więcej tam gdzieś w środku był ten Katyń, jak oni mogli dokonać zabicia 15 tysięcy ludzi. I teraz pytanie fundamentalne, jakie się jawiło, co zrobią mocarstwa zachodnie, sytuacja jeszcze wtedy nie była aż tak napięta między Sowietami a Zachodem, jak to się stanie niedługo. Wobec tego
generał Anders i rząd londyński odpowiednie dokumenty przekazali do Norymbergi, kto jest winien zbrodni katyńskiej. Ale uznano wtedy, bardzo dyplomatyczny, energiczny prokurator radziecki udowodnił, że właśnie te materiały nie mają żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tacy zbrodniarze, naród żydowski przeszedł przez Holokaust, przez takie męczeństwo, a tu jeszcze dobija się resztki tych biednych Żydów w Kielcach. Więc anulowano i odsunięto na bok zupełnie dokumentację, którą złożył rząd londyński odnośnie zbrodni katyńskiej i przypisano zbrodnię katyńską Niemcom. I przyznano, że tak to jest. To jest jeden z punktów, który zawsze Rosjanie wykorzystywali, mówiąc, że Polska będzie nieprzewidywalna, że to jest bardzo niebezpieczny kraj. Właśnie dlatego, że w Kielcach nastąpiła ta bojówka. Rozgłoszono ją tak głośno, bo przypisano tę bojówkę komu? Rządowi londyńskiemu i działającemu AK, Winowi, generałowi Andersowi, a więc powiedzmy ci ludzie, którzy byli związani z Zachodem i chcieli przywrócić ustrój niekomunistyczny w Polsce. Proszę pamiętać, że no już Jałta była zdradą, ale później przecież wybory były sfałszowane w 1947 roku, a od 1948 roku mamy już do czynienia z całkowitą totalizacją państwa, z pełnym przejęciem przez komunistów wszystkich sektorów życia publicznego, wyeliminowaniem opozycji. Mikołajczyk wyjeżdża z dożynaniem podziemia niepodległościowego. Przez kilkadziesiąt więcej lat byliśmy okłamywani i historia została przekłamana, że tę zbrodnię popełnili Niemcy, a tymczasem popełnili w 1940 roku Sowieci z rozkazu Stalina i Bergi. Więc właśnie odwrócono idealnie sprawę i Stalin wyszedł na czysto, że tak powiem, i NKWD radzieckie wyszło na czysto ze zbrodnią katyńską, gdzie wymordowano oficerów, inteligencję, mózg Rzeczypospolitej Polskiej. Trudno by było znaleźć jakąś bardzo mocną reakcję Zachodu na to, co się stało. Przecież z Zachodu jednym z najwierniejszych sojuszników, bo proszę pamiętać, że już w lecie 1945 roku rząd polski, ten emigracyjny na uchodźstwie, traci uznanie u mocarstw zachodnich. No a później wybory, no jakoś przecież to państwo, ten PRL w konsekwencji przez całe dziesięciolecia uznawano jako podmiot prawa międzynarodowego w różnorakich relacjach. Rząd ten emigracyjny takich podmiotowości nie miał, on tylko funkcjonował na płaszczyźnie symbolicznej, moralnej. Skompromitowano, zupełnie zdegradowano, że tak powiem, do rangi takich, którzy nawet byli niegodni, aby w defiladach na Zachodzie być, uczestniczyć, bo ich wyrugowano z życia, można powiedzieć, społecznego. A kto walczył pod Monte Cassino? A kto walczył w Bolonii? A kto walczył w Loreto? A kto walczył w Tobruku? Na mocy układów jałtańskich w Polsce miały się odbywać wolne wybory. Wrócił Mikołajczyk i stanął na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast ogromna część polskiej opozycji czy polskich środowisk niepodległościowych nie weszło w działanie jawne, ponieważ było to po prostu też niemożliwe. Działały i Narodowe Siły Zbrojne, i Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Władza komunistyczna z tym podziemiem się zmagała, a chciała wygrać wybory w starciu z PSL-em. Oczywiście wygrać, fałszując je. Dzięki, w cudzysłowie dzięki, tej ofierze z Żydów w Kielcach odwrócono zupełnie uwagę od referendum i uznano, że w referendum komuniści wygrali.
jego życie zostało zdominowane przez ten jeden moment. Pierwsza rzecz, jaka go spotkała po tej wędrówce po ulicach, było zaprowadzenie go do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach przy ulicy Fosza podówczas i zamknięcia go, powiedzmy, w internowaniu czy w więzieniu. Został zamknięty po prostu w ustępie. Nie wrócili już chłopiec z ojcem do domu. Jeszcze brata przyrodniego starszego Henryka po pierwszej żonie właśnie ściągnięto i matkę Błaszczyka Henryka i przetrzymywano na ulicy Fosza w piwnicy aż do, chyba to było 17 lutego 1947 roku, dopiero wrócili do siebie, do domu. Dlaczego? Otóż dlatego, że we styczniu 1947 roku było głosowanie, powszechne głosowanie. To głosowanie, proszę Państwa, przypieczętowało władzę ludową w Polsce definitywnie. Ja jako małe dziecko wtedy, ale pamiętam, jak to się odbywało, że nawet w mojej wiosce małej było dwóch żołnierzy, że niektórych mężczyzn wtedy ze wsi zatrzymano i nie pozwolono im pójść na to głosowanie. Był to chłopiec prymitywny, który był, jego ojciec był właśnie szewcem, który reperował buty partyzantom radzieckim i alowskim i w ten sposób dostał się w ręce UB i w ten sposób tego syna wydał, tego Henia wydał w ręce tych zbrodniarzy. Henio całe życie był w cieniu tej sprawy, ale nie działo mu się źle. Proszę zauważyć, był ochroniarzem w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Kielcach i bardzo popieranym i uwielbianym przez bardzo brutalnego zarządcę Kielecczyzną, który jego wyróżniał z ponad wszystkich, panem Zarajczykiem, który wiele strat przyniósł Kielecczyźnie. I tak by było może do końca, gdyby nie to, że nagle to wszystko zaczęło, ta tajemnica zaczęła się rozprzęgać i zaczęto się obawiać, że ktoś dotrze do Henia. I Henio miał zginąć dosłownie na kilka tygodni, nim myśmy do niego dotarli. Więc zorganizowano na niego zamach, który wyglądał tak. Jechał, prowadził samochód jego krewny, zawodowy kierowca. Był to Maluch. Jechali główną ulicą, a z podporządkowanej ulicy wyjechał nagle wielki samochód, który z potworną siłą uderzył w tego Malucha, w miejsce, gdzie siedział Henio. To wiadomo, jak to się robi, że za takim samochodem jest przygotowana zasadzka, wiadomo, gdzie ten ktoś będzie jechał, stoi ten samochód, za samochodem, który ma być staranowany, jadą odpowiedni wywiadowcy, którzy podają, już nadjeżdża, to tak wygląda, taki numer, zapalaj silnik, ruszaj. Uderzenie było potworne, ale ten kierowca, to był zawodowy kierowca, skręcił. Od razu widzę, co się dzieje. Także Henio nie został zmiażdżony, tylko miał bardzo poważne uszkodzenia całego systemu kostnego. Jeszcze jednego nie przewidzieli, że Henio i że po prostu zacznie szukać sprawczyni. Podała, to bardzo ciekawe, że urodziła się i mieszkała w Ostrowcu, z którego pochodził tenże Sobczyński i że pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Sprawdziłem, pani dyrektor Departamentu Kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w tym akurat czasie, kiedy pisałem tę książkę, zaprzeczyła. Taka osoba nigdy nie pracowała i nie pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
i nigdy się nie znalazła sprawczyni tego uderzenia. Ale Henio i tak niedługo po tym, kiedy ta sprawa została nareszcie w jakiś sposób poruszona, zmarł. I najlepszy dowód, że w 1988 roku, dla jakiego powodu akta procesu, który się toczył w Kielcach, zostały spalone, dotyczące wydarzeń z 4 lipca 1946 roku. Zrobili to przy władzy pracownicy władzy ludowej pod egidą generała Wojciecha Jaruzelskiego, bo on w tej dekadzie rządził Polską. Wiele poszlak wskazuje na to, że działa się tu jakaś przedziwna gra, zresztą bardzo perfidna i przecież nie pierwszy raz prowadzona przez służby komunistyczne. Możemy być pewni jednego. Było 9 ofiar polskich rozstrzelanych, których groby do dziś dnia są nieznane. Natomiast co do tego, jak była wielka liczba rannych czy zabitych Żydów, nie mamy jasności. Dlatego, że przy tym było szereg manipulacji. Nikt nie miał nad tym żadnej kontroli. To wszystko było w rękach wojsk. Nigdy nie udało się doprowadzić do tego, żeby tych ludzi zwolnić od winy, bo od kary to już się nie udało. 9 odbył się pogrzeb ofiar żydowskich. I właśnie wtedy na przykład minister spraw bezpieczeństwa głośno grzmiał, że to właśnie generał Anders i rząd londyński był sprawcą tego strasznego mordu. Z Warszawy przemawiał Władysław Gomułka i także deprecjonował, degradował rząd londyński, mówił, że oni byli sprawcami. Czy ktokolwiek, kto mógłby coś powiedzieć o tej sprawie, odważy się ujawnić się, dlatego że do dziś dnia nie jest to bezpieczne. To było, mimo że oskarżono Polaków, rozstrzelano ich, to od 1947 roku nie wolno było o tym mówić. Idę ulicą warszawską, prawie pod rynek podchodzę, a ktoś z drugiej strony ulicy wrzeszczy za mną: księże profesorze, księże profesorze. Oglądam się, znajomy profesor, wtedy z Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zatrzymałem się, podchodzę, proszę księdza, ja gratuluję księdzu tej książki, ale gdzie ja ją mogę nabyć? O tym pogromie kieleckim. Ja mówię: panie profesorze, proszę bardzo, ja wcześniej zawsze idę na uczelnię, to proszę bardzo, napijemy herbatkę czy kawkę u mnie w gabinecie i porozmawiamy na ten temat. No i rzeczywiście wręczyłem z dedykacją profesorowi, nie wiem czy jeszcze żyje, bo już dawno żeśmy się nie widzieli, starszy ode mnie sporo, tak, wręczyłem książkę i on opowiada: proszę księdza, niech ksiądz sobie wyobrazi, że ja, ponieważ tu ze Świętokrzyskiego pochodzę, z Kieleckiego pochodzę, to ja się tym zajmowałem. Ja bezpośrednio spotkałem się z Władysławem Spychajem i nic z tego, nic z owego, ja jestem wezwany do Warszawy. Do Warszawy, do KC. Wyszedł mi na spotkanie Zambrowski, Roman Zambrowski, znane nazwisko, prawda, należący do komitetu. I od razu: czym wy się zajmujecie, dla kogo pracujecie, dlaczego was interesuje sprawa pogromu kieleckiego, czy chcecie posiedzieć tam, gdzieście nie siedzieli i tak dalej? W ten sposób rozmowa. Więc ciarki mnie przeszły, pot mnie oblał i mówię: proszę, panie towarzyszu,
No ja przecież z Kieleckiego pochodzę. No wiele ludzi się tym interesuje. Nie interesujcie się, żebyście nie posiedzieli tam, gdzieście nie siedzieli. Proszę bardzo, jak ludziom usta zamykano. Jak było to tabu, na temat którego nie wolno było rozmawiać. Ja nie mogłem nigdy zbierać materiał, żeby zapytać kogoś o pogrom, dlatego że to by wyglądało na prowokację, bo za mówienie o pogromie to było, no to 3 lata szeptanki, o ile nie 5. Na wzór terrorystycznej organizacji sowieckiej, która się nazywała Śmierć Pianam, Śmierć Szpiegów, SMERSZ, zrobili w Polsce służbę tak zwaną informacji, w której notabene wyższym oficerem był ojciec Cimoszewicza. Więc oficerowie informacji byli dyrektorami tego całego teatru, który się rozegrał. Pan Cimoszewicz, nawet nie chce, no nie przejdzie przez garo, że jest polskim ministrem, tak samo pan Rosati, przepraszali Żydów za pogrom kielecki. Oczywiście mieli rację, bo to są komuniści, a najazd na dom żydowski zaplanowali, zorganizowali, przeprowadzili komuniści. Każdy, kto przyznaje się do niepopełnionej zbrodni, w dodatku przyznaje się w imieniu tych ludzi, którzy jej nie popełnili, jak gdyby dołącza do zbrodniarzy. To jest dołączenie post factum. Pan Rosati był za młody, żeby w tym uczestniczyć, czy był dzieckiem, ale przyłączył się do spełnił jak gdyby zadanie, dokończył tego zadania. I tak samo pan Cimoszewicz, którzy dokończyli zadanie, które było wtedy przygotowane, żeby ta rzecz na zawsze splamiła sprawę polską. Jeśli ktoś indywidualnie na własną rękę okazywał się zbrodniarzem, to on ponosi indywidualną odpowiedzialność. Natomiast jeśli mówimy o odpowiedzialności zbiorowej czy instytucjonalnej, to musiałyby być instytucje państwa polskiego coś takiego zaangażowane. A one były zaangażowane w obronę Żydów. Czyli na przykład jeśli weźmiemy w tym samym czasie instytucje państwa niemieckiego, typu rząd, armia, policja różnego typu, prawda, różnego typu służby, to one były zaangażowane w metodyczne mordowanie Żydów jako instytucje państwowe. Jest bardzo wygodne chociażby milczenie o tym, że w Kielcach dokonano właśnie nie tyle prowokacji, ile najazdu policyjno-wojskowego, które było jedną z pierwszych zbrodni propagandowych. Powiedzieć, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust i zestawienie to jeszcze z Niemcami, no to jest po prostu kompletny absurd. W książce Pytania nad pogromem kieleckim pokazuje i ukazuje, jak w tym momencie właśnie Polacy Żydów chronili. Jak ich chronili, dosłownie ukrywali. W samych Kielcach 4 lipca, żeby oni nie zginęli. A bojówka była bojówką z NKWD, UB, prawda, przygotowano, w które włączone było wojsko i włączona była milicja.